Siemanko, witam was z gry Call of Duty 2 i zaczynamy kolejną misję. Także Tunezja, rok 1943. Dobra, pomijamy to. I na początku chciałbym pozdrowić administrację mojej grupy, a także Łukasza, pana Marcina, Maćka, Wungla, Adriana, Kosiba, mojego kuzyna Dominika, Otita i Natalię. Wobec tego zaczynamy. Dobra. Jest to misja w Tunezji. Wycofaliśmy się z Libii, Egiptu, teraz przenosimy się do Tunezji. Nie wiem. O, są beczki, no to wiecie. Dobra, trzeba ostrzelać wszystkie beczki, bo wtedy będzie najłatwiej. Wobec tego kontynuujemy oczywiście serię. Ostatni odcinek w moim mniemaniu wyszedł mi najlepiej ze wszystkich, ale tam były czołgi. W ogóle jestem śmiesznym człowiekiem. A, dobra. Co my tu mamy robić? 20%. Mamy spowolnić niemiecką machinę wojenną. Okej. Ja lubię ambitne zadania. Tam jest jakiś snajper, tam jest jakiś psychopata. Granaty, wszystko macie, no po prostu wszyściutko. Dobra, wszyscy padni. To jakby ktoś mnie napadł w środku nocy. Dlaczego ja słyszę bez przerwy niemieckie? Nie. Jaki fail, jaki fail. Dlaczego ja słyszę bez przerwy niemieckie tłumaczenie słowa zameczek? A czyś zamek? Dobra, pierwszy granacik. O kurde. Dobra. Wykonano 0%, dobra, teraz. Dobra, strzelać do nich. Tutaj widzę, widzicie już mnie. A czyli no, widzicie cały czas. A czyli słyszycie, nie widzicie mnie. Te moje zawiasy słowne to jest po prostu poezja. To jest po prostu. No nie wiem w sumie. No, bardzo mądre ta. I znowu granaty. Tylko nawet to was stać. No, ale to jest ogólnie operacja wycofywania się z tego. Gdzie oni są? Dobra. Czemu wy mówicie o jakichś zamkach? Ja nie rozumiem tego. Ja nie ogarniam tej waszej gadki. 60%. Czekaj. No jak to opuścić? No właśnie, bo miałem się pytać. Nieogarnięcie w grze kosztuje. Dobra. Tam masz jakiegoś nawiedzeńca. Oni wszyscy są dobrzy. Może nie tacy dobrzy jak nasi politycy, ale też są wspaniali ludzie. Ej, czekaj, gdzie oni są? Gdzie te. Dobra, gdzie oni są? Nie można przeładować jakichś. A, bo tam trzeba mieć chyba 5 czy coś. To jest ten. To jest. Czekaj. W sumie już nie. W sumie już nie pamiętam, co to jest w ogóle. Chyba trzeba mieć mniej niż 5, żeby przeładować. Albo równe 5. Tak mi się zdaje, z tego co pamiętam. Może się mylę. Bo wiecie, akurat to jest możliwe wszystko. No, czemu ja jestem tutaj? Czemu ja byłem akurat w tym miejscu? Teraz Nebelwelfery chyba wzięli, czy coś. Ty se w krótkich portkach lata. Ten neb te to o! W końcu gra zapisana. No, czemu ta muzyczka się. Ej, czemu ta muzyczka się tak szybko wraca? Dobra. To chyba Joe mówił. Ten wąsik to po prostu klasyka ratunku.
Po prostu daję mu w tym momencie 10 na 10 tylnymi drzwiami. Ale mieli miłe powitanie po prostu. Dobra. A oni stali tam przy tych drzwiach, ty. No, ja w ogóle nie myślę, nie? Dobra, okej. Gdzie tu mamy? Tu mamy beczkę. Dobra, telefon muszę sprawdzić, jaki tam. O, dobrze, z czasem jest naprawdę really, really good. Tam są. Czekaj. Jak mamy ich. Bardzo ładnie. Po prostu powinieneś dostać tytuł mistrza tej mowy niemieckiej. Nie wiem, zobaczymy, ile to wyjdzie. W sumie jeszcze. Ty gnoju, ty. Ja cię zdejmę z tamtego dachu. Tylko przeładuję. Ej, nie. Ej, czemu mi się wydaje, że oni się drą, aby im ten jaja obrywali? Ta misja, ta, nie, przepraszam, nie ta misja, bo misja sama w sobie nie jest ciekawa jakaś, a ten, uciekaj z tu, Jean. Ej, ty. I strzelamy do frajerów! Bo z pancerz Shreka nie mogą ten, nas zajść. Dobra. A to jest fajne. Czy to jest zarąbista broń? Dobra. Hopie, hopie, nie gadaj tyle, tylko jedź tym czymś. Tym zarąbi... tym za... No! W końcu, dobra. To jest jedna z moich ten... A ci może nie jest to ulubiona misja, ale... Z pewnością to jest jeden z najciekawszych pojazdów w tej grze. No jak jeździsz, ty baranie jeden? Niemiecki Niemcze. Dobra, czołg? Co? Dobra. No jak je, no... To jest... Ej, po prostu inteligencja naszych kumpli. To po prostu mnie przeraża. Ale gra zapisana, także no spoko. A, tam jest gościu. Ile wy macie tych pancerz? Czemu ja walę w ten, w rozwalony czołg? To było akurat, to jeszcze było... To było jeszcze dziwniejsze. A potem będzie chyba taka misja... Dobra, gdzie są Niemcy? Where... Oni się jednak dobrze zaczaili. Dobra, gdzie oni są? Dobra. Bo po prostu się nie wyeliminowało wcześniej i tak to się kończy. Dobra, gdzie tu jest? O, jest kolejny! Dobra. Masakra. Ten nasz kierowca też jest taki... Po prostu rob taki, wiecie, Robert Kubica Call of Duty. Dobra, nie, nieprzyjacielskie samoloty. Dobra. Dobra, dobra. Gdzie tu? No jedź tym z grobkiem szybciej. Z grobek to takie powolne auto, aby ktoś nie wiedział. Strzelać do tego typa! Dobra, zginął. Także w porządku. Na szczęście nie wyjdzie taki... Nie! Coś ty tam robił! Coś ty tam robił, ty dziodu, ty!
Brawo, brawo. Brawo, McGregor. Dobra. Dobra, go, go, go. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Uciek. Ej, czemu nie mogę te... Czemu tego samochodu nie mogę wziąć? No wszędzie są ci ludzie. To są chorzy ludzie jacyś. To są jacyś nawiedzeńcy. Ej, sorry, no ale dostałem upgrade'a. Dobra. A ja idę na żywioł. I się cieszę. O, są nasi kombatanci! Może jakieś reparacje nam wojenne przyznacie, co? Ja idę na żywioł tutaj pieprzeć. Ej, gdzie są? Ej, wy się cofacie, ludzie, kochani! Co to jest? Gewech, nie bierzemy szwabskiego sypu. Znaczy, to niby nie jest szwabski syf, ale. No, zobaczymy jeszcze. Gdzie tu włażą po drabinie? Co ty? Ej, czemu nie mo. Boże, ci mo. Brytole, nie gadać głupot. Ale te okularki to byś mi pożyczył, co? Bo jak jest burza piaskowa, to wiecie. Ktoś tu się na bażniaka robi. Dobra. Keep moving. Kurde. Takie fake. Taki fake. No ale pięciu na jednego ludzie, no po prostu to jest chore. To jest. Ale co? Dobra. Ostatnia ciężarówka. Dobra. Wsiadamy na ciężarówkę. I czemu nie chcesz mi wskoczyć na ciężarówkę? Dobra. Wrócimy do tego miasta. Okej. Dobra. Dzisiaj wyjątkowo krótko, także to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.